Oho, kasielano moi widzowie z tej strony. Mikołaj od Spell Galaxy. Ja dzisiaj wam pokażę taki testing tego fotela. Tego to bydlaka Pro Gamer. Dobra, tak teraz na serio. Dobra, teraz na serio jestem Galaxy z tym i ja was witam w dzisiejszym odcinku. Pokażę wam dzisiaj, tak jak mówiłem, testing tego fotela Pro Gamer od firmy. Ten fotel jest z LEDami, co potwierdzę, ale ja chcę najpierw życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja. Dużo prezentów, zwłaszcza od Mikołaja. A co? Zabieram się zaraz pakowywanie. No i dobra, tak jak widzicie, tutaj jest ten kartonik z tym fotelikiem. No i my będziemy się bać za ten jego unboxing, tylko ja go jeszcze przewalę na spód i będziemy się bać, tak jak mówię, za unboxing. Ja byłem proszony o granie, bo dostępu wam trzymałem. To dosyć nie wygląda, ja bym się tylko odpinało wszystko, jakbym to zapiął. Także nic z tego, mamy taki trochę rozgrzeszony, a my się zabieramy za unboxing. Do unboxingu posiadam oczywiście nożyczki. Powoli i delikatnie zrobić nam unboxing. Tutaj na taśmę zdali. Jakby luz. No, no to już popuściłem. Tu. I jeszcze. Wiecie co? Ja się może rozbiorę z tego stołu Mikołaja i się widzimy już chyba w samej czapce. Ja udziałem sobie, że jeszcze sobie zostawię Mikołaja, wspomnę sobie, zdjąłem, bo ograniczane moje ruchy, ale już damy radę. Trochę gorące, dobra, będę stała. Tak, nie robimy ten unboxing. Ja, palę na... O, zaraz wyjście. Zachęcimy się. O kurwa, to jest... Pro Gamer, fotel. Przeszkadzają mi te boki. Tam, podstawy. To co, zabieramy się za wyciąganie. Tutaj mamy jakieś pudełko, ale to się zabierzemy za unboxing jego za chwilę. Tu mamy. Tutaj są strapiane. Wow, to jest część z zarysami. O, poduszeczka Pro Gamer. Unboxing szybki. Rozdzielamy. Oho, jeszcze tu widzę coś do montowania. Tej poduszeczki, taka poduszeczka od Pro Gamer. Ona z mówi nie rozumie, jak mam tu Pro Gamer, tylko taki po prostu szerfotem. Kupiłem, ale... Jak kupiłem, to warto je przetestować. Poduszka pod plecy, odprowadzenia również. Taka. Ty, tu jakieś pasy. Zaampasowany system. Dobra. To tak. Tutaj mamy to. Trzeba to jakoś wyciągnąć. Dobra.
O nie! Z tego co wiem, to powinno być z ledami. A ci to na dół? No, to jest system, który ma obniżać i podwyższać siedzenie. A, ale to ma ten taki wajty, to też jest zajebiste. Jakoś to tam działa. To jest tak. Unboxing tego. Wiecie co, ja to może wyciągnę. No, to samo to sobie zostawimy na później. To na bok karton. Samo siedzenie dajemy sobie tutaj, bo teraz aktualnie na tym siedzeniu coś posunie. Wow, fotel jest naprawdę zarąbisty, no, wizualnie. Ja jestem ciekawa, czy gdzie są te LEDy? To już jak to miałam miliony. Ale ich po prostu nie ma! To było do skarowania do tego. Tak nie mógł też takich unboxingów szalonych jak ja, ponieważ może coś tam ściągnę z gorąco w takim samym dzianku. Mechanizm podnoszący i zamykający. Jest sam fotel piękny. I teraz to dajemy na bok. My się bierzemy teraz na główną część, czyli oparcie. Jeszcze części. Nie wiedziałam, to jest tyle części. Tak, zamkniemy, a teraz damy tutaj najlepiej. Co odłóżmy. No i wyciągamy teraz samo to. Zakręciło mi się dół. Żelazo uwagę. Aha, i tutaj mamy. Piękną czarną podstawę pasującą do designu fotela. Ściągamy taka ośmioliniczka, jak to mówią. To na bok. Wyciągnijmy najpierw, skupmy się na tym, żeby wyciągnąć wszystkie części z pudełka i potem się będziemy skupić na samym unboxingu. Jedna część. Instrukcja. No, chyba wszystko z tego było. Wszystko. Dobrze. Łasy mi zbawi latają. To dajemy tutaj. Mamy całą instrukcję, całe opakowanie fotela. A my się teraz wam powiem, zabierzemy po unboxing tego. Na unboxing samych tych małych pudełeczek. Zabierzemy sobie do tego. Nie wiem, to otwierać drugie z drugiej strony. To jest powyżej ważne. Dobra. A, tutaj nie mam otwierać. Tutaj na tym będziemy zrobić unboxing. Tu coś czuję metalowego. Czy metalowego, jak to się mówi. O, nie to będziemy. Poszło.
tę samą część, którą ma podwyższać i zniżać wodę. A, zwiniemy sobie ją w folii. Teraz ogólnie podnośnik gazowy. Tak bym wydali, praktycznie. No i to takie nasze coś, co się wyłącza, jak już dostajemy. Dostajemy się wyciągać taką piramidkę. To można potem schować. Nie akurat w taki sposób, ale można je schować. Proszę. Jeszcze będziemy tam jeden odcinek, bo... Coś tu jest. Unbox. Przeszkadza mi, tu muszę sobie naciągnąć. Co mi się przylepiło. Tak miałem podnośniczek. Są jakieś kołki do czego, jeszcze nie wiem do czego. Kółeczka do 8 minutki. Teraz kręcik. Spadł mi na bok. Nie było niczego, nie? Tutaj niczego nie było. Teraz tak. Czego? Boczki pokrywowe. Wielki dźwięk poli bombankowy. Nic, my lecimy dalej. Rozpakowywać je. Rozpakowujemy. Obejmę. Jeszcze powinien być... No to stoi, to zaraz ucnę. Powinien być jeszcze jeden materiał na ten odcinek, na ten temat. Znaczy nie na temat hotelowy, tylko na temat ogólnie kolejkowy, bo jutro planuję nagrać escape room. To jest tak, że ktoś wpada chować i tutaj różne rzeczy i... No, kłaki. I musisz to po prostu odnaleźć i się wydostać jedną szybciej. Escape room materiał. Ale wiem, dlaczego to mi się do nich chciało ciągnąć, bo ja to nie robiłam w cywilizowany sposób. Tutaj jest cywilizowany sposób do robienia tego filmu. I teraz... No, myślałam, że mi się pani spytała. Aaaa! Widzicie, jak się wygłębiają? Pięknie, pęknięte, większość. Tutaj mamy coś takiego jak rewelacja. To jest większa kręcia, znajdziecie na tym. I teraz tak, podamy sobie tutaj znowu na bok. To też muszę ściągnąć gorąco z tej kapuszki. Akurat tu słońce poraży do tego mojego pokoju, więc jest gorąco. I sam oparcie, który jest niezmiernie wysoki. I już nie mam. Na spontanie. Dostałem ten prezent z okazji Mikołajek, więc ja nie wiedziałam, że będę o fotelu nagrywał spotykarstwo. Odbierałam się czegoś całkowicie innego. Tam znajdę dużo więcej nagrywanie i będę musiała siedzieć tam i po prostu No tutaj widzicie, mamy taką instrukcję obsługi obszaru.
Więc jednak timelapsa z tego nie będzie, tylko ja się zajmę składaniem i widzimy się, jak ten profil będzie już w całości złożony. Chyba, że będę miał jakieś problemy, to wam o tym powiem, no oczywiście. Dobra, tutaj mamy już odpakowane, myślę, że siedzonko piękne. Tego na wymianę, z tym oczywiście logo Pelogrimera. Teraz tak, to idzie na bok. Zobaczmy, co tu bez napisów. To na bok. Spędem. Więc wszystko leci na bok, to jest niepotrzebne. Tu mamy kółeczkę, to już poza materiałem jest pakowane. No tyle w sumie z takiej najważniejszej części, to już wszystko rozpakowane. Mi się widzimy, jak wszystko poukładam sobie pięknie w tym rządku. I będę wiedział, jak to złożyć. Także no, widzimy się, że wszystko będzie poukładane. I potem będzie timelapse ze składania. Ok? No i dobra, jak widzicie, mamy tutaj już nasz fotelik. Pelogrimer do Jamesu. Tak on wygląda, się prezentuje, tak się prezentuje, jak jest złożony ten fotel. Zaraz wam pokażę. Ma on oczywiście funkcję układania, układania się. Ja muszę sobie tak troszkę poduszkę obniżyć jeszcze potem po filmie, żeby mi było łatwiej. Jest funkcja oczywiście kładzenia się. Elo? Można leżeć na tym fotelu, ale można być i... Tak, można sobie siedzieć. Ogólnie fajny fotel. Oczywiście popularna regulacja tych oto tutaj podramienników. Można siedzieć jakoś tak, ja tak nie umiem. Można siedzieć również i tak. A można siedzieć tak. Załomisty fotel. No i co? Ja wam chyba z tego fotela dziękuję za ten odcinek. Jeszcze zobaczycie parę ujęć tego fotela. No i to chyba będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Także teraz ujęcia z fotela. Cześć!